Witam. Dzisiaj zajmiemy się tematem ważnym, pożądanym jak przedstawieni chłopcy w tej topce, czyli 10 najładniejszych mężczyzn w Naruto. Zapraszam. Standardowo, zanim zaczniemy, macie tutaj najmądrzejsze komenty z poprzedniego odcinka oraz przedstawiam złotników kanału. Wspaniali ludzie, polecam serdecznie. Ostatni odcinek tego typu średnio się przyjął, więc moim obowiązkiem jest to, aby ten wyszedł jeszcze gorzej. Także lecimy, lecimy. Miejsce 10. Sai. Jest to postać po pierwsze ciekawa, ale też jakże przystojna. Ten cieplutki chłopiec zdecydowanie mógłby podbijać serca dziewczynek nie tylko w tym anime, ale też i oglądających. Jego wygląd jest bardzo charakterystyczny i niecodzienny, nawet jeśli chodzi o bajkę. W Boruto chyba w sumie się nie zmienił. Miejsce 9. Neji. Choć osobiście nie podobał mi się jakoś bardzo pod względem w zasadzie każdym, tak wygląda całkiem spoko. Ponownie, dość nietypowy jeśli chodzi o samą anime, ale był w nim postrzegany jako ktoś, kto podobał się dziewczynom. W najnowszej serii go jeszcze nie widzieliśmy, więc nic o nim nie powiem. Miejsce 8. Gaara. Może jako dziecko nie powalał wyglądem, jeśli mówimy tutaj o wyglądzie pożądanym przez niepatusowe dziewoje, bo wyglądał on po prostu jak demon, w Boruto nie wygląda wcale lepiej, jednak za Shippudena to wow. Jako Kazekage wygląda bardzo fajnie. Opanowany, spokojny chłopak z pięknymi rysami twarzy i wspaniałą kolorystyką włosów. Do tego cudne podkreślenie oczu, wspaniałe miść do przytulania. Miejsce 7. Mineto. Wyglądał zawsze bardzo fajnie. Wiecznie uśmiechnięty żółtowłosy skurczybyczek, który podbił serca dziewczyn chociażby uratowaniem Kushiny za dzieciaka. Też pokazał swoją prawdziwą męskość w obliczu śmierci. Pomimo tego, że miał zaraz umrzeć wraz ze swoją ukochaną, to nie przestał się uśmiechać i był po prostu sobą. Za to też zdobył moje serduszko. Był też za dzieciaka prawdziwą, prawilną mordeczką. Trzy paski na dresie i każda laska jego. Miejsce 6. Konohamaru. Wygląda bardzo dobrze jako dorosły chłop. Piękne rysy twarzy tego zwalistego mężczyzny powodują kisiel w majtach niejednej małej dziewczynki uwielbiającej chińskie produkcje takie jak te. To, że jest teraz dużo silniejszy, jeszcze dodaje mu uroku i to, że nie zmienił swojej stylówy z szaliczkiem, jest jak najbardziej miłe z jego strony. Miejsce 5. Naruto. Syn żółtowłosego skurczybyczka, który by the way też jest żółtowłosym skurczybyczkiem, niejednokrotnie prawdopodobnie przyprawiał oglądające o zawał serca. Szczególnie jak trenował bez koszulki, to gdybym spotkał takie ciasteczko w realnym świecie, sam nie wiem, czy bym nie zmienił orientacji na heteroseksualizm. Miejsce 4. Itachi. Jeden z najlepszych mężczyzn w tej bajce, jak nie na świecie. Jego wspaniałe dwie kreski na twarzy dodawały mu plus milion do wyglądu, dzięki któremu stał się tak charakterystyczny. Ogólnie wyglądał jak młody bóg. Gdybym mógł, chciałbym wyglądać tak jak on. Wspaniały mężczyzna. Miejsce 3. Tobirama. Wszyscy poprzednicy to w porównaniu do niego chłopcy, którzy dostali ochłapy, kiedy stali w kolejce o cudowny luk. Piękne czerwone oczy, białe włoski i te kreski podkreślające właśnie kolor oczu. To wszystko powoduje, że chce się wskoczyć w jego ramiona i nigdy już nie puszczać. Ja bym nie puścił. Miejsce 2. Kakashi. Wygląda on bardzo dobrze w masce, tajemniczo, ale dobrze. Również tak jak poprzednik ma nietypowy kolor włosów jak na mongolską produkcję, a jednak jak pasującą. Bez maski wygląda jeszcze przystojniej, a już w ogóle bez koszulki to Dobra. Idziemy dalej, bo się rozmarzyłem. Miejsce 1. Sasuke. No i mamy mistrza, już za dzieciaka był pożądany przez małe siksy, a podobno nawet lubił BDSM, a dowód macie na ekranie. Podobno jest kryptogejem i kocha człowieka, który jest na 5. miejscu mojej topki, ale to niepotwierdzone info. W Boruto wygląda najbardziej złodupnie ze wszystkich swoich form, ale to wygląd Shippudena jest najpiękniejszy. Ten wzrok, ubiór. Klatka piersiową, którą chce się całować. Ja bym całował. Wraz z kończoną topką polecam bardzo serdecznie utwór wpisujący się w klimaty tego odcinka, czyli Kuki Ciepłe Dranie. Link zostawiam w opisie. I żeby nie było, dla tych co nie ogarniają życia, topka jest całkowicie prześmiewcza. A może nie? Może jestem krypto jak piękniś Uchiha? Nie wiem. Nie wiem. Do widzenia.